Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i zapraszam na kolejną część speedruna, czyli gram w szachy na 10 minut od rankingu 300 zaczynałem. Kończę tę serię, jeżeli doznam 10 porażek. Póki co żadnej porażki jeszcze nie było, choć ostatnio było blisko. No i cóż, szukamy sobie przeciwnika. Cyk. Na 10 minut. Wyszukujemy zawodnika przedział rankingowy Dobra 1550, Ukraina, posunięcie D4. Pytanie teraz, jaki zagrać debiut? Będę tutaj komentował ruchy. Może spróbujemy zagrać obronę Nimcowicza. W sumie chyba nie miałem jeszcze okazji tego zastosować. No, ale widzę goniec F4, czyli system londyński na szachownicy. Można tu się zachować w dosyć ciekawy sposób. Niech ja się tylko zastanowię, czy to był ten ruch od razu. Nie, to nie był ten ruch. To był ten ruch, to jest ruch C5. Od razu spróbujemy zaatakować centrum. Bicie jest niedobre, znaczy niedobre, <laughs> zbił przeciwnik. Chodzi o to, że tutaj mam dwa pionki potem w centrum. Mogę teraz na przykład hetmanem dać szacha i wziąć pionka. Jedna z opcji. Druga z opcji pewnie jest ruch skoczek A6, aczkolwiek nie znam tego ruchu, ale mi się podoba i tak zagram. Żeby jednak wybić figurą lekką, Tutaj od razu widzimy, że też nie ma posunięcia B4, bo skoczek zbija. No dobra, goniec celuje tutaj, pionek wyszedł, bijemy na C5. Jesteśmy zadowoleni. Teraz, planem może być dużo, znaczy, dużo planów może być tak naprawdę. Możemy spróbować grać przez G6, goniec G7. Możemy zagrać D6. Może E5 to też mi się podoba. Tak naprawdę, w tej sytuacji też mi się podoba posunięcie Hetman B6 z atakiem na pionka. Tylko po Hetman B6, tak patrzę, że B4 zostanie zagrane, ale to też nie szkodzi, bo skoczek E4 na przykład. Wydaje mi się, że w porządku, odkolwiek F3, no i może być w sumie różnie. Może ruch A5 też jest ciekawy, żeby B4 nie było, więc chyba tak zagram. Zagram po swojemu, tak jak mi się podoba, tak zagram. Może nie do końca to jest ok, ale wydaje mi się, że logiczne. No i teraz Hetman B6. Wykorzystuje ten fakt, że nie ma ruchu B4, atakuje od razu Pionka, prawdopodobnie Hetman C2 yy, lub Hetman C1. Takie ruchy na pewno zauważymy, tak też się dzieje. No i teraz myślę, że D6 będzie ruchem ciekawym, normalnym. Raz, że goniec się wysuwa, dwa, że jak skoczek wejdzie na D4, to go poczęstuje widełkami. Goniec E2. I teraz myślę, że g6, żeby goniec g7 i goniec f4, f5 przy okazji, skoczek bardzo fajnie kontroluje pola, więc tak zagramy, z próbą oczywiście zrobienia roszady hmm, dobra, skoczek na d2 tak szybko zagrał przeciwnik, no to ja go chyba poczekajcie, bo teraz widzę, że skoczek chce wejść na c4, poczęstujemy go od razu, goniec f5 w takim razie hetman prawdopodobnie na c1 ho właśnie, hetman c1 i ja już mogę zastosować takie posunięcie Wykorzystuję już fakt, że król nie ma roszady. Zagram tu. On goniec musi zbić, goniec zbija, na D3. Będę stał jak król. Jak tak zagram, to też jest w sumie ciekawe. Goniec D3. Zbić nie może, bo skoczek zbija widły. Wygrywam. Goniec D3. Roszady zrobić nie może. Skoczek C4 to chyba Hetman A6. I będzie OK. Raczej powinno być ok, tak. Yy, goniec D3 jest bardzo ciekawym ruchem. Mm, tak mi się wydaje Jeszcze skoczek G1, taki patrzę, posunięcie, żeby bronić gońca Ale nie, to nie może być dobre Goniec D3 wydaje mi się Ok, Hetman tutaj, to biorę tutaj Nie, no to jest, według mnie to jest świetny ruch Powiem szczerze, nie wiem Ciekawe co silnik na to Czy rekomenduje bardziej skoczka, żeby tutaj gońca ustawić I nie zrobić, nie pozwolić przeciwnikowi, przeciwnikowi zrobić roszady Czy też goniec D3 Wydaje mi się, że goniec D3 jest ciekawe Zagramy goniec D3 Oczywiście, pułapka i wygrywamy, wiadomo zrobić roszady, nadal przeciwnik nie może, a grozi na przykład wybicie Hetman A6, chociaż C4 widzę, że jest obrona, ale też jest teraz Hetman A6, wymuszające nieco działania. Z drugiej jednak strony Hetman 1 może, no teraz tak patrzę, że może jednak skoczek byłby dobrym zagraniem, zawsze są te dylematy. No właśnie, skoczek C4 to widziałem, no to Hetman A6, ewentualnie Hetman... B5, B3 zostanie nie na hetman A6, bo jak B3, bije tu, bije tu, gram D5 i zdobywam figurę. Dobra, hetman A6, jedziemy. Teraz grożę po prostu z biciem na C4, więc przeciwnik musi zareagować i zagrać B3. Nie widzę, żeby hetman na przykład D1 mógł zagrać, no bo zbijam skoczka, więc nie śpieszymy się. Widzicie, nie zrobiłem roszady i udało się wykorzystać w obozie przeciwnika błędy. Wydaje mi się, że to jest OK. E, jeszcze skoczek na D2 jest przecież. Skoczek D2, ale to wtedy tutaj. No dobra, sprawa jest prosta. Bije na E2. Król musi odbić. I gramy ruch D5. No i zdobywamy po prostu figurę. Działamy na związaniu. To było chyba. No dobra, no przeliczyłem, wyszło. Przeciwnik się pomylił. I tyle. I poddał. No proszę bardzo. Szybka partia. 13 posunięć. Szukamy nowej osoby do gry. Lecimy. Dobra, przeciwnik nie chce grać. Ok. Szukamy nowej osoby do gry. Mamy tutaj zawodnika z Austrii. 1556. D4 znowu. No widzimy na tym poziomie. D4 się pojawia często jak widać. No to co? Ten system Nimcowicza spróbujemy. Jeżeli się uda, skoczek F6. Znowu londyński system. No wiecie co? Co oni się tak uparli? No to co? Jedziemy to samo, zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje tym razem. Inny przeciwnik oczywiście. No dobra. E6, E3, przepraszam. E3 to już jest lepsze zagranie, zdecydowanie. Coś mi się tu kojarzy, że skoczek na D5 jest dobry. Tylko nie pamiętam i nie potrafię Wam tu wytłumaczyć dlaczego. Ale potem chyba tutaj. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy zagrać skoczek D5. Wiem, że coś takiego istnieje. Tutaj sobie też y, oczywiście dokładnie nie pamiętam o co tutaj biegało. Ale teraz Hetman B6. Bicia nie ma i ataku na skoczka. Dlatego że ja biję od razu na B2. Czyli wykorzystuję cały czas ten fakt, że nie ma gońca na C1. No dobra, przeciwnik zagrał B3. I teraz jak się zachować, niech mi ktoś powie. Może skoczek C6, jak bicie, to bicie po prostu. I chyba tak zrobimy. Wyprowadzimy od razu figurę do gry. Chociaż E4 jest ciekawe, to skoczek F6. Goniec na C4 od razu. E, no dobra, w sumie nie wiem o co tutaj chodzi, ale może zaraz się dowiemy. Taki ruch mnie też e, zaciekawił, za tylko że Hetman D2 po prostu. I nie widzę innej potem opcji. Goniec C4. No to czyli gramy sobie taki debiut, którego teraz nie znamy. Może tutaj? Tutaj, tutaj. Nie, to nie działa. To na pewno nie działa. Ale zaraz. Bicie, bicie i Hetman A5 bije tu. Jest taktyczka. Dopiero ją dostrzegłem. Ale fajnie wyszło w sumie. No to jak bicie skoczka, to Hetman A5. No tak, no to Hetman A5, tutaj odbijamy i będziemy tutaj bronić tego pionka, więc już po kilku ruchach w debiucie... Robi się ciekawie, no system londyński. Widzicie, mamy patent. Póki co oczywiście mówię na tym poziomie, bo wiadomo, że na wyższym poziomie może być trudniej. I zbijamy sobie na d5 gońca, odbijamy skoczek F3, prawdopodobnie zagra, nie mogę wybić, bo hetman. Ale po skoczek F3 będę musiał jakoś spróbować szybko figury wyprowadzać. E, może posunięcie E5. Jak tutaj zbiję. No nie mam gońca B4, bo tutaj. Ale już się pojawiają ciekawe opcje, jak szach na przykład, albo po prostu wybicie. No dzieje się, dzieje się w sumie. Może taki ruch też, ale chyba e5 mi się wydaje. Biorę to pod uwagę. Bicie nastąpi, może jakieś przepchanie. Tak i będzie zadyma. Będzie zadyma, czy nie będzie zadymy? Skoczek e5. Nie bardzo chyba. Nie, ale... To musi być dobre, bo po prostu otwieram gońca. To nie znaczy, że goniec na B4 działa, ale to musi być po prostu dobre. Tak mi się wydaje, bo figury muszą wychodzić. Tutaj oczywiście skoczek C3 jakiś jest, ale to Hetman A5, to nic nie działa. O, przeciwnik zagrał jeszcze inaczej. Zagrał C3. To ja nie mogę zagrać tak? Mogę. Chodzi o to, żeby przytrzymać pionka, więc gramy. Gramy. Wykorzystujemy znowu błąd przeciwnika. Chciał mocniej nacisnąć na punkt. D4, no i co, teraz C4 niby można zagrać, no można, no można, tak, będę musiał chyba tak wtedy, skoczek tutaj i chyba, a nawet aż tak muszę uciekać, skoczek bije tu, bije tu, bije tu, bije tam, bo chodzi o to, żeby szybko zagrać też gońcem i zrobić roszadę, jak najszybciej, no jest zamieszanie oczywiście na szachownicy, jeżeli przeciwnik na przykład zrobi roszadę, to wydaje mi się, że to może być najlepszy ruch, no to wtedy oczywiście zagram to E4, skoczek wejdzie na D4. Będę miał tego pionka więcej, pełna zgoda. No i tak też się dzieje, zobaczcie. No dobra. No dobra. Ach, z drugiej strony może jednak przytrzymać tego pionka na E5. Może być to dobra figura. Może D6 w ogóle scalić C4, tutaj, tutaj, tutaj. Ale na końcu. Jest taki ruch, jak zbiję, to zawsze mam widełki. A, będą widełki, będzie pewnego rodzaju pułapka. Dobra, gramy D6, zmieniam koncepcję gry, czyli tego gońca uruchamiam. Eee, trzymam pionki, nawet jak przeciwnik by mi tego pionka odbił, nawet, to myślę, że i tak struktura tutaj pionów w centrum jest czarnymi dobra, z uwagi na to, że ten goniec sobie nie pograł. Znowu taki goniec londyński sobie nie pograł. Go jest, jest, wieża na, jest wieża na D3. Słuchajcie, teraz jak zagram tak, on zbije, 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 zbije. E4, zdobywam figurę. Więc gram koniec E7, czyli naturalne posunięcie. Mogłem też tutaj chyba zagrać. No dobra, ale przeciwnik wpadł w pułapkę, czyli nie dostrzegł po prostu taktyki. Bicie, bicie, i gramy sobie zwyczajne E4. O, chyba przeciwnik teraz dojrzał. Tak jak chwilę ma tutaj zawiechy, więc chyba dojrzał. I znowu w 13 ruchu zwycięstwo. Zobaczcie, znowu w 13 ruchu zwycięstwo. Czyli przeciwnicy ufają, jak figura już więcej to ufają, dostrzeg, dostrzeg. No to jest ta szybkość. Dobra, mamy tutaj zabonika 1622 z Filipin. Ja myślę, że E4, bo różnorakość debiutów, różnorodność debiutów na pewno będzie większa. Zobaczymy, jak zagra czarny i zastanowimy się, co tutaj odpowiedzieć. No dobra, jest ruch E5. Czyżbyśmy tutaj chcieli zagrać D4, zagra zagrać jakiś gambit centralny. Hmm. Może tutaj goniec C4. Różne rzeczy można grać, ale będzie co D4? Spróbujmy tak. Spróbujmy tak zagrać. Prawdopodobnie będzie ten pionek wybity. I zagramy sobie C3 gambitowo, żeby zyskać centrum. Jak przeciwnik wybije, zagramy goniec C4. A jak wybije, to wybijemy. Będziemy mieli świetne gońce. Już taką wizualizację sobie można zrobić. Gramy sobie C3. Nieco pewnie te debiuty, co gram, może nie są na tyle niepoprawne. To znaczy. Inaczej. Na pewno można je stosować, jak ktoś lubi agresywną grę. Na takim właśnie poziomie 1600, jak widać, no to póki co przeciwnik kosi piony. Goniec C4, czyli figury wychodzą do gry. Prawdopodobnie zbije przeciwnik. Jeżeli na przykład by zagrał goniec B4, to ja zbijam skoczkiem. Tudzież mogę spróbować zbić pionkiem, żeby stępem. No można chyba to zastosować w zasadzie. Zobaczymy, jak on się tutaj ustosunkuje. Zawsze warto pamiętać, że można sobie z silnikiem popracować, no dobra, jest skoczek na F6 i teraz tak, jak zagram E5, on hetman E7, ja zagram tutaj, on mi podeprze D6, ja zrobię szybko roszadę. dobra, jedziemy E5, wykorzystujemy fakt, że nie ma posunięcia D6, jeszcze jest oczywiście odpowiedź D5, po ruchu D5 raczej goniec B3, jak skoczek ucieka, to tego pionka na D5 będę mógł później odbić, no, ale przypuszczam, że pierwsza reakcja y, przeciwnika będzie, że tym skoczkiem gdzieś po prostu poruszy. No, jeżeli ruszy w ten sposób, no to Hetman D5, atak i tutaj grozi Mat. Cza czyli cały czas tutaj mogą być stwarzane takie groźby dosyć proste. I jak widać, y, no, ciężko mi obliczyć statystycznie, ale no, na, tym, na tym etapie, jak widać, przeciwnicy się jeszcze. Y, Gubią, tylko pytanie, czy ja się teraz nie zgubiłem? Słuchajcie, wiecie czemu. Bo jak zagram tak, on mi zbije, tego nie przewidziałem. Zbije, i on mi da szacha. I atakuje mi dwa gońce. Haha, i przegrywam. I przegrywam, proszę Państwa, wtedy, ale. Myślę, że nic straconego. Może to był błąd faktycznie. Przyznaję się, bez bicia. Ale jeszcze widzę taką opcję. Jak zbiję skoczkiem, on mi zbije tu. Ja zagram skoczek E2. Szybka roszada będzie w drodze i jeszcze go nie C4. D5 może nastąpić, jasne. Nie, nie może, bo po prostu zbije. Tak zrobimy. Hop. Przeciwnik zbije. Tak, nie dostrzegłem tego. To teraz faktycznie mój błąd, ale mam nadzieję, że to się jakoś wyprostuje. Dwa pionki mniej póki co, ale mimo wszystko będę chciał zrobić szybko roszadę, Jeszcze D6 jest ciekawym posunięciem. Muszę przyznać. To jest bardzo ciekawy ruch, dlatego, że lepiej odbić się to raczej pionkiem. Ale wtedy zagramy tak, on odbije pionkiem. No roszada bardzo mi ciąży, ale wtedy myślę, że goniec na G5 z opcją skoczek, ale wtedy C6, ale jeszcze jest opcja skoczek. Co? B6. Drogi panie, to chyba nie jest dobre. Znaczy to na pewno nie jest dobre dla niego. No dobra, w tej sytuacji jak przeciwnik tak pozwala grać, to skoczek F3 bronimy. Nie mam wyjścia. Ale zobaczcie, że. Że się gubi czarny. Ja tutaj mogę teraz zagrać. Hetman Cepin z atakiem, tu nie ma widełek. Beszeć w ogóle często spotykane posunięcie przez osoby początkujące. Eee, chwila, czy ja tu czegoś nie zdobywam. No czy mogę zrobić rzadę, to jest moja pierwsza myśl. Tak, ja zrobię roszadę. Roszada tu będzie ważna. Król bezpieczny, i teraz jazda. Oczywiście on nie może zbić, bo do końca i wieża E1. Więc to się wszystko trzyma. No dobra, y, mogę tak go poczęstować. Skoczek H6. Mogę później tutaj zagrać. Mogę skoczek na D5. Powiem wam, że jest to partia przegrana czarnymi. Y, tylko pamiętajmy, że jak jest przegrana, to nie znaczy, że już wygraliśmy. Y, no dobra, poczęstujemy go H3. Myślę, że można go poczęstować H3. Niech skoczek stąd ucieka, wtrącone bicie słabe, no bo atakuje na końcu wieżę, skoczek na h raczej i po tym ruchu oczywiście można rozważać bicie i zepsuć mu tutaj pionki, tylko że nie wiem czy chcę tego gońca tak łatwo wymienić, co? A powiem wam bardzo sprytnie zagrał czarny, dlatego że po wybiciu, wybiciu jak odchodzę skoczkiem gdzieś, tam powiedzmy tutaj. No to z Hetman H4 opcje matowe się pojawiały. No muszę przyznać e, ciekawie, ciekawie, tylko że i tak myślę, że to jest niepoprawne. Ale dobra. E, uwaga. No to teraz e, taki ruch mi chodzi po głowie. Jeśli mi tu wtrąci, to ja tak. Jak mi zbije, to ja zbijam tam. Nie muszę reagować, nie muszę bić skoczka. Ale się porobiło ciekawie, może z drugiej strony też tak spróbować, wiecie co? Dużo jest strasznie opcji, ja myślę, że zaatakujmy hetmana gońcem na g4, na g5, bo też mam opcję wieża c1 w razie tutaj jakiegoś hetmana c5, aczkolwiek wieża c1 nie musi być dobra. No dobra, przeciwnik wybił, ja wybijam, oczywiście on wybije tutaj, jeszcze jest opcja na f7, co widziałem, tylko, że król idzie na d8 i nie daje mu mata. No więc, no dobra, przeciwnik sam się tutaj chyba wyłożył, tak mi się wydaje. Bijemy oczywiście wieżę i kosimy skoczkę za chwilę. To znaczy, tak, Hetman oczywiście może ruszyć na D8, i wtedy pomyślę, czy warto wziąć skoczka. Wydaje mi się, że warto, bo jak on odbije, to ja zagram G3. Hetman nie wchodzi tutaj, ale może wejść na przykład tutaj. Ja wtedy zbijam skoczka, on królem, ja tutaj nie, no jest wygrana. Potem jakieś szachy z odsłony. Bijemy skoczka, odważnie to robimy i Gramy G3. Poza tym, zawsze Hetman ma ucieczkę na G2 w razie czego, także w tym momencie jest wieża więcej. Eee, wieża więcej w dosyć prostym układzie, takim, takim, po takiej ostrej grze. Jednak robi się tutaj, myślę, że przyjemnie, białymi. Zresztą widzimy, eee, widać gołym okiem. Hetman oczywiście tam wszedł. Nie muszę kosić kolejnych pionków, jest to absolutnie zbędna rzecz. Yy, dobra, on będzie chyba roszował. Yy, to teraz muszę wykorzystać to, że mam wieżę więcej, więc nie muszę też wykonywać jakichś super posunięć w tym momencie. Słuchajcie, wyprowadzam wieżę na wolną linię. Będę przeszkadzał przeciwnikowi, wykorzystuję to, że mam wieżę. No i widzimy, że już na tej linii przeciwnik mi nie zrobi w ogóle żadnej krzywdy. Mogę na przykład spróbować zagrać wieżą i wziąć pionka. Wszystko tu można zrobić. Może... Hmm, co tu można by było jeszcze zagrać? Tak można by było zagrać. Wiecie co? Taki ruch mi się podoba. Już tłumaczę dlaczego. Wykorzystam fakt gońca po diagonali, żeby wieża jeszcze na końcu dała mata przeciwnikowi. Chodzi o to, że jak zagram E6, on zbije, ja zbiję, on nie może zbić, bo tu Hetman. Król odejdzie i damy mata. Taki jest plan. Gramy E6. Też to się fajnie ułożyło zwierzę D1 przy okazji, więc w tym momencie no już jest, no jest ciężko, nie ukrywajmy tego oczywiście. No i w sumie chyba to nie wymaga jakiegoś większego komentarza w tym momencie. No jest g6, dobra, jest g6, czyli przeciwnik będzie chciał uciekać tutaj, królem dostrzegł tę opcję, bijemy oczywiście na f7. Ja myślę, że teraz posunięcie typu nawet wieża e1 jest w porządku. Może nawet hetman e4, wróćmy hetmanem. Wróćmy hetmanem, grajmy proste szachy. Tutaj jakieś opcje. Wybicia pionka, jakiś szach. Nie muszę, pamiętajmy, że jak mamy taką przewagę, nie musimy grać na siłę. Znaczy w sensie... Nie musimy specjalnie gdzieś tam grać w taki sposób, żeby przeciwnik już nie miał szans, można robić normalne ruchy. Tam szacha, prawdopodobnie będzie zasłonięcie się hetmanem, bo nie ma lepszej opcji. Jak król H7 to wieża H1. No i wiecie co? I wymienię po prostu hetmany. Mam ogromną przewagę, nie muszę naprawdę tutaj się spieszyć. Skoczek E4 z wymianą kolejnej figury, czyli upraszczamy grę jeszcze mocniej. Król do centrum to chyba nie jest dobre rozwiązanie, ale nie szkodzi. Bijemy po prostu. Nie będę nawet kombinował, bo nawet y, troszkę też na to szkoda. Energii oczywiście, jak ktoś już złapie jakiegoś fajnego poziomu, znaczy jak ktoś już będzie na takim fajnym poziomie, to y, mam nadzieję, że będziecie wiedzieli o co chodzi, że nie warto tracić energii na super genialne ruchy w pewnym momencie, tylko wystarczy poprawne posunięcia. No i tutaj już jest oczywiście sprawa prosta: wybicie, dorobienie hetmana i mat na przykład na wie wieżą na H1. Ok, fajna, y, znaczy dobra partia treningowa na pewno. Przeciwnik się pomylił, wykorzystane zostało to na szczęście. Y, mam nadzieję, że Wam to przypa przypada do gustu. No i mamy przeciwnika y, o podobnym rankingu. Y, posunięcie E4. Zobaczymy teraz. No dobra, jaki debiut zagrać w sumie? Gdzie co? Chyba obrony francuskiej nie grałem jeszcze. Spróbujemy. Y, ja powiem szczerze, nie polecam francuskiej osobom początkującym. Trudny debiut, strategiczny, gramy D5. Mam nadzieję, że nie zbije przeciwnik, bo znaczy mam nadzieję, że zbije, bo to by było lepsze dla czarnych zdecydowanie, bo wyrówno nie grę. Jest e5, czyli klasycznie gramy c5, podważając pionka na d4. Tutaj prawdopodobnie będzie ruch c3, potem można stosować skoczek na c6. Ewentualnie jest jeszcze taka ciekawa opcja hetman b6, goniec d7 i goniec b4 i goniec b5. Bo jeżeli wymienimy biało gońce, to jest dobrze dla czarnych. Myślę, że po prostu zagramy Oczywiście skoczek C6 jest naturalnym ruchem. Zagramy hetman B6 najpierw. Nieby nie powinno się hetmanem wychodzić na początku gry, ale w tym układzie jest to dobre. Zobaczymy czy przeciwnik zareaguje dobrze. Chcę zagrać gońcem na B5. Myślę, że A4 jest możliwe, to zawsze osłabi trochę punkt B3. Dobra, jeszcze jest taka opcja. Widzę, widzę, widzę. Tutaj C4. Wybicie, wybicie. W porządku tak, D5 no właśnie, bo może nawet warto teraz zbić tutaj myślę, że warto zbić tutaj, żeby nie było C4, bo oczywiście on pionkiem raczej powinien odbić, jak odbije skoczkiem to po prostu skoczek C6 ok, czyli gońcem jeszcze ten plan, nie można, nie można jeszcze tego planu zastosować zagrajmy skoczkiem, jak wybicie to w ogóle super chyba podstawka pionka, zobaczcie ja to po prostu wezmę, a z drugiej jednak strony bicie też jest ciekawe jak zbije Hetman to tutaj nie no biorę pionka, nie ma o czym dyskutować po prostu jest pionek więcej e, dobra, zrobił przeciwnik roszadę. wydaje mi się, że wyprowadzamy kolejną figurę, bez głębszego zastanowienia, wzięty pionek chodzi o to, żeby teraz szybko zroszować króla no jest goniec na e3, pełna zgoda pytanie, czy wracać z skoczkiem, czy zagrać tu wydaje mi się, że tu jak tu zagram, to jeszcze jakieś opcje skoczek b5 i jakieś strachy na lachy mogą być, skoczek g6 wydaje się sensowniejsze bo z tempem uciekam skoczkiem i atakuję przeciwnika gońca i ten goniec musi gdzieś zagrać nie ma wyjścia a goniec przy okazji broni pola b5 goniec powiedzmy zagra na g3 e3 też jest oczywiście możliwe to e3 jest ciekawsze z uwagi na to że rentgen z hetmanem więc hetman wtedy gdzieś musi się podziać ale tak to jest za cenę pionka czasem tracimy po prostu tempa no ale myślę że hetman c7 wtedy zagramy po prostu Skoczek zagra. Ok, może Hetman B8 nawet. Odpędzimy go. Ustabilizujemy potem sytuację gońcem na D6. Będziemy atakować na H2. Zrobimy roszadę. Pionek więcej. Centrum. Myślę, że tak. Myślę, że, myślę, że to będzie dobra opcja. Zobaczymy, jak zagra, jak zagra przeciwnik. Przeciwnik zagrał gońcem na G3. No i teraz pytanie: czy zagrać E5? Yy, myślę, że E5 jest ok. Chociaż nie muszę tego od razu tak. Yy stosować, Mi się podoba na przykład ruch H5, ale to takie ostre raczej yy, zagrania. Goniec D6 też jest, myślę. Nie, no dobra, grajmy goniec D6, słuchajcie. zagrajmy po prostu gońcem na D6. Pewnie i skoczek E4 było dobre. Yy, skoczek D2. Myślę, że ja wymienię tego gońca, żeby mieć spokój i zrobimy po prostu rozszadę. Bicie pionkiem z F na G to jest zły pomysł, moi drodzy. E5. Znowu bazujemy na związaniu, zobaczcie. Przeciwnik się pomylił. Pamiętajmy, z reguły pionkiem zbijamy zawsze z H, to tak w ponad 90%, nawet 95 albo i więcej, zbija się pionkiem z HG do centrum, a nie od centrum. W tym wypadku akurat jeszcze właśnie ginie skoczek w tym momencie, więc no nie za bardzo. No i zobaczcie, znowu 13 ruch, trzy partie w 13 ruchu zwycięstwo. No to lecimy z kolejną rundką. Białymi 1751. No, to jest gość. Gramy E4. Zobaczymy, zobaczymy, jaki debiut przeciwnik zagra. No, to już jest taki ranking. Aj, szkoda, szkoda, że zrezygnował. No dobra, mamy 1573. Ehm, Filipiny. Czy my z nim nie graliśmy przypadkiem przed chwilą? Nie zwracam uwagi, szczerze mówiąc, na Niki. Jest ruch D4. No dobra, czyli spróbujemy znowu tego Nimcowicza. No, parsk na śmiechem, jak będzie ruch. Koniec c 4 no, niestety nie jest. Jest E3. Jest E3. Nie jest to jakieś wybitne, dobre posunięcie, słuchajcie. Ja wiem, że tak krytycznie tutaj do tego podchodzę, ale to dobrze, bo musi być krytyka, z uwagi na to, żeby się czegoś nauczyć. No, takie miękkie zagranie. Oczywiście C4 można potem zagrać, i gramy sobie dalej. Teraz pytanie, czy D5. Czy znowu z tym ruchem C5 nie poszarżować? Zgramy C5, słuchajcie, mi się ten ruch podoba. Dlatego, że zobaczcie, będzie taki Londyn z gorszą wersją, ale tylko że Hetmanem na B6 już tam nie zagram, żeby na B2 uderzać. Ok, mogę skoczek A6, przeciwnik zbiję, mogę dać szacha, mogę zbić tu, tylko pionek będzie niebroniony. No dobra, wydaje mi się, że mogę Hetmanem i zbić, to pionka odbijam od razu. Tylko ja tak nie chcę zagrać. Ja zagram E5. Chcę odbić pionka gońcem. B4 było możliwe, bym podważył to potem przez A4. Bym próbował taki gambit hitmański odwróconym kolorem. Ruch G3. Jak się gra E3 i G3, chyba nie bardzo, takie słabe pola się pojawiają. Oczywiście nie jest to jakieś super błędne, że tu już białe przegrywa. Absolutnie nie. No to d5, grajmy sobie do centrum, jeżeli mamy taką opcję. Skoczek c3 może być zagranie takie zastosowane. Wtedy zagramy tutaj hetman e2, sprytny ruch. Hetman chce zdać tutaj szacha i zdobyć gońca, ale my tu szybko chowamy króla. Bardzo ważne jest, żeby zrobić szybko roszadę. Słuchajcie, wtedy gra się komfortowo. Szczególnie jeszcze w tym wypadku, jak tutaj mamy zrobione fajne centrum. Skoczek c6, oczywiście bronimy i będziemy grozić e4, a3. Zbędny ruch, oczywiście zbędny, znaczy czasami się przydaje, ale to odbieram jako posunięcie bojaźliwe. Myślę, że tutaj e4 i już można przeciwnika gnieść pod tym ruchem d4. Tak zrobimy, słuchajcie. Ja jestem gotowy na atak, bo mam bezpiecznego króla, wieża w gotowości, goniec idzie na g4, skoczek d2 do przewidzenia. Zagram tak, on mi tutaj... No, bo jak zbiję na D4, to skoczek wchodzi jak w masełko. Jak zagram tak, tutaj jeszcze zbicie. Aha, czekajcie, bo tego nie przewidziałem. Tutaj za bardzo optymistycznie tego potrzebę. Ale z drugiej jednak strony, skoczek E5 wydaje się dobre. Z uwagi na to, że goniec będzie się tam świetnie mógł poczuć. Yy, z kolei, jeszcze z drugiej strony, może warto zagrać wieża E8, żeby potem D4 spróbować yy, zaaplikować. Tak zrobimy. Zagram wieża E8. I tak zrobimy, H3, to już jest ruch lepszy białymi, dlatego że goniec oczywiście nie ma opcji, więc to mi odbiera już ten plan skoczek E5. Z jednej strony to dobrze, bo teraz mogę zagrać po prostu D4 i wieża się przydaje jak najbardziej do ataku. Widzimy, że białe też bardzo dużą ilość ruchów pionkami zrobiły w debiucie, co nie do końca jest dobre. Przeciwnik bardzo szybko gra, no dobra, bijemy, no atakujemy po prostu Hetmana, Hetman musi zagrać na D1 i tutaj chyba jest ruch E3 z kompletnym rozjazdem, no umówmy się, jest trudno, Hetman E3 to skoczek C2 to będą już typowe podstawki, jeszcze Hetman C4 pewnie jest rozważane po tym ruchu myślę, że nawet taki ruch wygrywa, wiecie wydaje mi się, że te, taki ruch teraz też wygrywa, jak bicie tutaj to tutaj wszystko się sypie jak tutaj, tutaj, yy, no to co, wieża wchodzi Hetman tu, nawet skoczek E6, broni się, wszystko nawet skoczek c2, nie chciałbym gońca oddać, jeszcze widzę taką opcję jak goniec e6, on mi bije, wieża c8, zbijam tutaj i mogę wziąć wieżę. No w ogóle, no tak, sorry, że tak się krzywię, ale tyle jest dobrych opcji teraz dla czarnych. Widzicie co, zagramy chyba jednak te e3, zagramy e3, spróbujemy przeciwnika. W ten sposób tutaj e, próbować ogrywać. Jeżeli też bicie i bicie, i król odejdzie na F2, to zawsze też wieża E2 jest takie posunięcie, a potem spokojnie można odejść. Bardzo dużo dobrych opcji. Wiecie, w taktyce to też jest istotna sprawa, warto. Y, znaczy, y, dobra umiejętność atakowania to też jest y, ważna kwestia, bo to, że wiemy, że już jest świetnie, już, że już wygrywamy, y, no to, y, to jest jedno, ale żeby to dopiąć, y, to jest drugie, I to jest myślę trudniejsza sprawa, że. No nie, przeciwnik zrobił Ruszadę, dobra, no to bije po prostu i zdobywam figurę. Nie zastanawiam się nad inną opcją, bo po prostu zdobywam figurę. Jak zbijam i tu, to zbijam tu. Tak też się dzieje. Zobaczcie, że w ogóle mogę też tak zagrać. Fuh. Mogę też po prostu, nie wiem Zbić, a potem zrobić widełki. No dobra, zbijamy. Wybajamy prosto w szachy. Oczywiście przeciwnik wybije to bez dwóch zdań. Skoczek E2 i zbijamy po prostu wieżę, i tyle w temacie. Chociaż dobrą opcją, może byłoby też zbicie, no nie, przeciwnik poddał, zobaczcie 15 ruchów. No, dużo miniatur dzisiaj. Eee, ok, wskoczyliśmy na ranking 1603. Eee, myślę, że w tym odcinku to póki co wystarczy. Dzięki serdecznie za uwagę. Przypominam, jak jesteś osobą początkującą, mam dla Ciebie darmowego e-booka w opisie filmu oraz szachowo.pl, 10% zniżki dla kupujących. Sam korzystam, polecam. To jest też wsparcie dla mnie z kodem rabatowym pan szachus. Pozdrawiam i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.